Dobra, ja bym zobaczył ten hostomer. Biją do nas, ogień ze każdej strony. O wybuchu, wybuch. Coraz to bliżej. Wykonaliśmy operację sukcesywną operację z lądowaniem desantu. Strat w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie ma. Eksperci, to są te kawałki z rosyjskich programów telewizyjnych. Tak, eksperci tutaj wnoszą lądowanie w Hostomelu do historii wojennej nauki. Nowe miejsce rosyjskiej wojennej chwały. Pralka leży, no. Nie zdążyli. Putinowski reżim ledwo może zaproponować współczesnym Rosjanom jakąś nadzieję na przyszłość. Dlatego po prostu w nieskończoność karmi ludzi historiami o słynnej przeszłości z głównym akcentem na wojenny triumf Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Tak scharakteryzowała współczesny stan kremlowskiej propagandy Anne Applebaum, znana amerykańska dziennikarka i badaczka Związku Radzieckiego, no Sowietów, propagandy. Także w tej historii o słynnej przeszłości, którą prowadzi Applebaum, są to selektywne wspomnienia. Selektywne oznacza wybrane, niepełne, oczyszczone. Selektywne wspomnienia to jest to, gdy na przykład uwieczniasz podręczniku z historii znaną fotografię z radziecką flagą nad Reichstagiem, wcześniej zdrapując igłą ukradziony zegar na rękach radzieckiego oficera, żeby wojna była piękna, tak jak na paradzie, a co najważniejsze jednoznaczna, bez zbędnych pytań i wątpliwości. Obraz, który rysuje Applebaum, jest prawdziwy, ale pozwólmy sobie powiedzieć, że też nie jest pełna. Widzicie, Anne Applebaum, niestety albo na szczęście dla jej psychiki, nie chodzi po moskalskich grupach w naszej klasie i nie czyta, co piszą rosyjscy żołnierze i ich rodziny na VK. A my zajmujemy się tym mazochizmem już przez trzeci miesiąc pod rząd i tutaj udało się nam znaleźć jedną rzecz pomiędzy przejebaną przyszłością i okłamaną. Pomiędzy straconą przyszłością a zakłamaną przeszłością Rosjanie mają trzeci problem. W środku znajduje się teraźniejszość, którą oni zakłamują nowymi mitami i legendami. A sytuację mamy następującą. Przez ostatnie 3 miesiące pali się główna doktryna o Wielkiej Rosji, którą Kreml sukcesywnie przez dziesięciolecia sprzedawał jak na wewnętrznym rynku, tak i na eksport. Między innymi leci do Czarnobojewskiej otchłani centralny mit o niezwyciężalnym rosyjskim wojsku. Propaganda nie może powiedzieć Rosjanom prawdy, ale Rosjanie nie potrzebują prawdy, ponieważ jest im komfortowo mieszkać z tym mitem o własnej wielkości i niezwyciężalności. Dlatego gdy stary mit zostaje zrujnowany, Rosjanie, oni nie budzą się, oni po prostu wymyślają nowy mit.
wszystko idzie, wszystko leci w cholerę. Trzeba świeże zwycięstwo, świeży bohater, świeży wyczyn. Świeżego nie ma, no to ulepimy go. Oni lepią. Właśnie teraz w reżimie real time tworzą nowy mit o 200 rosyjskich Spartanach, o wielkim wyczynie WDW, mit o hostomelskim desancie. Nasza historia rozpoczęła się od tego zdjęcia trzech rosyjskich desantowych, która została opublikowana we wspólnocie WDW VK z takim podpisem. Białow Aleksandr Jurjewicz, Klejmienow Nikita Aleksiejewicz, Kabanow Siergiej Aleksandrowicz, między sobą Biały Klopa Koba, trzy przyjaciela, Riazańcy. Tak razem umarli przez jeden strzał moździerzowy w mieście Irpień. Jeśli poszukamy w sieciach społecznościowych Klopy, Koby Białego i ich rodziny, można by było zrobić kolejne nagranie obu wojnę. Naszą stałej rubryki, gdzie pokazujemy zazombowane przez kremlowską propagandę mózgi. Sprawdzamy strony najeźdźców i ich rodzin. Między innymi link na ostatni... Tak, no tam link możecie znaleźć, a w ogóle zasubskrybujcie kanał Filozofia Tak Bardzo. Dobra. No to ta trójka to jest nasza przepustka do cudownego światu współczesnej rosyjskiej mitologii. I dlatego powiemy o nich bardziej szczegółowo. Na przykład Klopa, Nikita Klejmionow, 21 lat, pochodzi z Pienzy, odbywał służbę w Riazaniu, konkretnie w 137 pułku spadochroniarzy Turskiej Dywizji WDW. Jest to bardzo ważne, ponieważ ten 137 pułk jest na liście podjednostek, które dokonywały masakr w sektorze Hostomer-Bucha-Irpiń. Nikita nie jest poborowym, jest kontraktowym, który od dzieciństwa marzył być desantowym. W lutym tego roku dziecięce marzenie Nikity zostało spełnione. Wylądował w Ukrainie. Zbrodnie wojenne, których dokonywało rosyjskie wojsko, między innymi Nikita, strasznie jest dumna cała rodzina. Między innymi bardzo dumna jest babcia Lubow Klejmionowa. Klasyczny przykład, nie jest nam wstyd. Z tradycyjnego Ukraińcy, sztuczny naród. Amerykanie. Ukraina jest państwem moralnych drani, Putin jest bohaterem, Kadyrow zuch, banderowców zniszczyć i jeńców nie brać. Wspiera operację Z, chce uwolnić Europę przed faszyzmem i paralelnie chce spuścić pierdol Europie. No jakoś tak, z oryginalnych rzeczy babcia Klejmienowa pokazała tajemnicę literki Z. Jest to litera staroruska, obrona przed przeniknięciem ciemnych sił z głupich rzeczy. Podobają się jej obrazki, na których radziecki Winnie-Puch bije SpongeBoba, a radziecki Carlson wybija oczy Mickey Mouse'owi. Ale na stronie Klejmionowa wśród zwykłych propagandowych śmieci znalazło się kilka ciekawych rzeczy. Duży post ze wspólnoty WDW, z którego możemy się dowiedzieć, jak w pierwszy dzień inwazji rosyjscy desantowi podbili lotnisko pod Hostomelem. Post bardzo patetyczny i opisuje działania tego dnia,
jako bohaterską stronę w historii rosyjskiej, Boże wybacz, operacji specjalnej. Oni zostali nazwani 200 rosyjskich Spartanów. Niewykonane zadań, których się nie da wykonać dla rosyjskich desantowych, takich zadań nie istnieje. Wieczorem 24 lutego grupa desantowych, około 200 osób, została dostarczona na lotnisko helikopterami 52 i Mi-8. Widzieliśmy już, jak oni zostali dostarczeni. Musieli podbić lotnisko i wziąć pod swoją kontrolę, zatrzymać się na zajętych pozycjach i w przyszłości zabezpieczyć tutaj lądowanie rosyjskich samolotów z ładunkami. Władze wojenne w Kijowie, jak myśmy się spodziewali, nie zgodziły się z tymi wydarzeniami. Zaczęła się nierówna walka, przez którą nasz desant faktycznie został otoczony, ale oni to przeżyli i nie zostawili podbitych przez siebie pozycji. Niestety nie wszyscy zostali z nich żywi, ale ten fakt, że nikt oprócz desantowych nie może wykonać zadań, które nie są wykonalne, oni potwierdzili w pełnej mierze. Został potwierdzony. Chwała WDW. Ciekawa interpretacja, pomyśleliśmy, dlatego że działania, to co się działo w tych dniach, myśmy zapamiętali, delikatnie mówiąc, nie aż tak bohatersko, jak oni to opisują. Ponieważ ten desant został szybko zlikwidowany, a lotnisko w ogóle zostało zniszczone. Ale może po kolei. Zanim zaczniemy analizować rosyjskie interpretacje, przypomnijmy, jak to wyglądało naprawdę. Kurwa, jest ich tu w chuj. Tu jeszcze lecą. To jest masakra. Oni poszli na Hostomel. Lotnisko Antonow 24 lutego był jednym z pierwszych punktów rosyjskiego uderzenia rosyjskiego wojska. Jeden z kluczowych punktów. Strategiczna rola w scenariuszu ofensywy stała się zrozumiała bardzo szybko. Około 200 desantowych na 35 helikopterach mieli... tak, sekundę. Mieli podbić teren wśród w Kijowie. Mieli podbić pas lotniczy w przedmieściu Kijowa i przetworzyć ten pas lotniczy na plazdarm dla lądowania reszty wojska. No, tego samego wojska, które chciało podbić stolicę w 2 dni. Ale jak to mówią Rosjanie, coś poszło nie tak. Czym już na podlocie. Straszni hostomelscy poborowi na początku tej inwazji podbili 6 helikopterów rosyjskich, z nich 3 Mi-8, które przebudziły desant, i 2K-52, to jest latający czołg legendarny, rozreklamowany, i Mi-24, dlatego że zniszczyliśmy 3 Mi-8 i to się odbywało w pierwszych chwilach. No to możemy mówić o zniszczeniu plutonu tych rosyjskich desantowych. Nieproszonych gości, intruzów na lotnisko spotykała Gwardia Narodowa. Ważny szczegół, nie brygada, nie batalion i nawet nie kompania. Główna część ekipy w tym momencie pojechała na wschód, także pod Hostomelem została jednostka tak zwanego zaopatrzenia.
Jest to około 200 ludzi, z których połowa to są cywile od administracji do sprzątaczek, a druga połowa to byli generalnie przeważnie poborowi, którzy na rękach mieli radzieckie PZRK, igła i jeszcze kilka zenitek, którymi przekrywali lotnisko. Jednak tego wystarczyło, żeby w jedną chwilę zniszczyć 6 helikopterów z 35. Cudownie pamiętam wiadomości, które dostawaliśmy, gdy się rozpoczynał ten atak, gdy na początku dostawaliśmy informacje, że wziąłem pozycję, później pojawia się wiadomość, widzę helikopter wroga, zaczynam strzelać i kilka sekund jest wiadomość, helikopter został zniszczony, czyli to wszystko się wydarzyło dokładnie w pierwsze kilka minut. Najciekawsze, że co jest ciekawe, że skoncentrowanym ogniem ze zwykłej broni strzeleckiej udało się nawet zniszczyć ich K-52. Było to dla nas niespodzianką, że tak powiem. Dlatego, że szeroko był reklamowany kacapami na kanale Gwiazda jako niezwyciężalny latający czołg, naszpikowany tam super współczesnymi technologiami. Na moich oczach on się zapalił i spadł w rejonie lotniska i pomyślałem, wow, no to ja naprawdę zostałem ofiarą ich propagandy. Ci desantowi, którzy jednak wylądowali, zadziałali naprawdę szybko i profesjonalnie. Uznaje członek nas gwardii, Narodowej Gwardii. W ciągu kilku godzin boju strzeleckiego oni podbili jednostkę wojenną, ale w rezultacie tego, że operacja została zaplanowana krzywymi rękami, w tym samym wieczorze, tego samego wieczoru 10 osób praktycznie w pełnym składzie osobowym zostali zniszczeni przez ukraińskich desantowych, którzy wieczorem już tu przylecieli, z helikopterów rozstrzelali wszystko, co stało na ziemi, później wylądowali i całą noc polowali na resztki tych desantowych. Ogólnie myślę, że naprawdę zrobiliśmy niemożliwe. Nie, oni zrobili to, dokonali czegoś niemożliwego tutaj, ponieważ zginęli w ciągu doby. Dlatego, że no, że ponieważ tak, no to nie jest, tak się nie da robić, okej? Oni nieźle zadziałali, dlatego, że tutaj znajdowała się rotno-taktyczna grupa, która składała się z poborowców głównie i nieźle zadziałali oczywiście dla zawodowych żołnierzy, ale znów oni, ich więcej nie ma. No i właściwie cała historia o 200 desantowych. A nie, sekundę, nie cała historia. Po tym, jak oni się wycofali z lotniska, Narodowa Gwardia... Gwardia Narodowa powiedziała, że oni chcą zniszczyć pas lotny, z czym poradziła nasza artyleria i szturmowe lotnictwo. Także główna dawka rosyjskiego desantu, która w tym momencie leciała na Hostomel dużymi samolotami, musiała lądować w Białorusi i stamtąd iść z buta w Ukrainę. Aha, desantowi szli lądem. Kolejna bajka, ale później o tym powiemy. Co najważniejsze, co macie teraz zrozumieć o 200 rosyjskich bohaterach, jest to, że elita rosyjskiego WDW nie tylko została operatywnie zlikwidowana, ale kopnęła w piach na marnie.
To była absolutna porażka, dlatego że oni nie osiągnęli postawionych celów, oni nie wylądowali tutaj, swojej głównej siły nie wyrzucili. Jeśli w ogóle popatrzymy na poziom strategiczny, to, że oni nie mogli wylądować w Hostomelu, a mieli wylądować w Homelu i już pieszo iść do Irpienia, wiecie, to jest tak, jak człowiek się rozpędza, biegnie i nagle stawiają jej pod nogę przeszkodę i po prostu ta osoba wpada jakby nosem w ziemię. I to jest właśnie to, co się stało z rosyjską ofensywą na Kijów. Nie brzmi zbyt bohatersko, co prawda, nie? Ale Rosjanie nie lubią uznawać porażek. Pamiętacie? Oni lubią bajki o ruskich bohaterach. Dlatego zaczynają aktywnie wymyślać nową taką bajeczkę o hostomelskich desantowych. Może wrócimy do Klopy. Oprócz szalonej babci desantowy Klimiono ma jeszcze mamę. I na stronie mamy znaleźliśmy wiersz. Nie. Ode hostomelskiemu desantu. Główna idea jest taka, że za cenę własnego życia WDW podbiło lotnisko i ich wyczyn wejdzie do historii. Nawalają do nas z każdej strony. Po wybuchu wybuch, coraz bliżej i ściślej. Mózgi wrą w uszach, jakiś gwizd, a przez dzikie krzyki, które słyszymy w ogniu. Lejtenant ma coś tam, podchodzi mu krew pod gardło, do trzeciej gwiazdeczki już nie dożyje, ale do historii hostomelski desant nie tylko zostanie wpisany, ale wbije siebie. Nie możemy powiedzieć, możemy jeszcze powiedzieć kilka słów o autorze tej poplaniny. Сергій Єфрі... Як? Сергій? Хто? Не можемо не сказати кілька слів про автора цієї писанини. O autorze tej poplaniny, Siergiej Jefimow, były żołnierz, po zdjęciach widać, odbywa służbę w Sobrze. Sober jest to siły specjalne rozgwardii, też niby elitka, tak jak WDW. Tymczasem wydaje się, że już jest na emeryturze. Ćwiczy, prowadzi szkolenie dla młodych i pisze książki, oczywiście o specnazę. Jefimow nienawidzi Ukrainę. Na VK ma osobną stronę dla wierszy, wiersze oficera. I tam między innymi myśli o Ukrorajchu, o Ukranazistach, o Ukrobaranach, Małorosję i o tym, że Bandera jest draniem i o tym, że trzeba gnoić Ukraińców w Mariupolu. Ukranaziści z Azowu powinni byli umrzeć w piwnicach, żeby białe światło, żeby świat ich nie widział. Po raz pierwszy Jefimow opublikował swoją odę hostomelskiemu desantu z odpowiednim plakatem 20 marca. Już po dwóch tygodniach na Jefimowa czeka wszechnarodowa chwała. Jego twór zostaje zadeklarowany przez jednego z topowych rosyjskich, kremlowskich propagandystów, Tigran Kiasajan. I teraz te wiersze roznoszą internetem rodzice rosyjskich desantników. I teraz te wiersze są roznoszone przez rodziców rosyjskich desantowych. I nie tylko w tekstowych filmikach. Wróćmy do naszego trio. Kolega Kleopy Koba, Siergiej Kobanow, 31 lat, urodzony na wsi Dobrinka, Lipiecki obwód.
kontraktowy o jego życiu, karierze i śmierci dowiedzieliśmy się z długiego postu jej siostry Tabiły Kabanowej. W 2013 się Rożkę zabrali do wojska WDW miasto Riazań. Wracając z wojska, po niedługim czasie postanowił podpisać kontrakt. W ten sposób zaczął odbywać służbę w swojej ojczyźnie, na dobro swojej ojczyzny. A z rodziną przyjechał tutaj na ojczyznę, ponieważ dostał urlop przez urodziny dziecka, ale po tygodniu tutaj wezwali go z powrotem, zaczynało się wojenne zamieszanie, zabójstwa i mordowanie, gwałty, tortury, rabunek ukraińskich miast. Dla rodziców rosyjskich żołnierzy jest to tylko zamieszanie. Ale tak między innymi siostra nie jest najciekawszym rodzicem Kabanowa. Dzisiaj potrzebujemy mamy. Olga Kabanowa, albo pracowniczka, albo właścicielka salonu urody. Oryginalna. No, jednocześnie robi manikur, tam inne rzeczy i ma propagandę na tej samej stronie. Jest za prawdę, za ojczyznę i возмездие to jest... No to jest zemsta, ale... Za zemstę, no tak, to jest zemsta. Zemsta za prawdę, za ojczyznę. I za rodzinę. Ukraina w niej banderowską. Ukraina u niej jest banderowską juntą, a Zeleński jest kawałem niedorozumienia. A Putin oczywiście zuch, ponieważ walczy z faszystami. Jeszcze jest jej bardzo szkoda dzieci Mariupola, którzy muszą chować się przed bombardowaniem w piwnicach, ale ona niby nie rozumie, że te dzieci siedzą w piwnicach przez takich jak jej syn. Wśród tych wszystkich śmieci znajdujemy piosenkę o słynnym hostomelskim desancie. Так, це той самий вірш Єфімова, тільки його вже поклали на музику і заспівали. Зробив це друг Єфімова. Так, то есть сам вірш, тільки уж положили його на музику і заспівали цей вірш. І колега тут Олександр Маршал то зробив, якщо хтось виконавець. Jest to popularny wykonawca u starszego pokolenia, albo rocku, albo szansonu, a jeszcze prowadzi program o legendach wojska, czyli autorytetny gość w wojskowo-propagandowych kołach. Nie wiemy, kto montował ten kawałek na piosenkę Marszala, ale zwracamy waszą uwagę, że ten filmik z body camer samych WDW, którzy lądowali w Hostomelu. Możliwie ktoś z niedobitków, którzy przeżyli po zaczystce w nocy po 25, albo ktoś znalazł to nagranie w hełmie. Jakby kogoś... Зайшов у спільноті ВДВшників. Так чи інакше, ten kawałek się rozleciał dobrze we wspólnocie WDW. Teraz cały czas znajdujemy reposty tego filmiku u rodzin rosyjskich desantowych i nie tylko tego filmiku. Nie myśleliście przecież, że wszystko się ograniczy deklaracjami Keosajana i filmikami Marszała, kawałkami Marszała. Wróćmy do naszego trio. Trzecim desantowym na tym zdjęciu jest Aleksander Biłow, 24 lata, wieś pochodzi ze wsi Likowsko-Pięzyński obwód, uczył się na WF-istę, a gdy trafił do WDW, to jak trafił tam do WDW, to nie jest zbyt zrozumiałe, chociaż jest podejrzenie, że postanowił wesprzeć rodzinną tradycję.
aktywnych sieci społecznościowych samego Biłowa nie znaleźliśmy. Wszystkie zdjęcia, które teraz widzicie, zostały udostępnione przez jego ojca. No i ten ojciec jest też z WDW. Po śmierci syna stworzył stronę w Odnoklasnikach i naszpikował ją zdjęciami swojego dziecka. Wśród tych zdjęć wszędzie są takie filmiki. Chłopiek w kamieniarce, ale możemy się domyślić, że to jest też Białow młodszy, dlatego że zdjęć kogoś innego Białow starszy w ogóle nie udostępniał. Także to nagranie jest z reportażu jeszcze jednego znanego propagandysty, Aleksandra Koca. Miejsce, nowe miejsce, no, i tutaj jest nowe miejsce rosyjskiej wojennej chwały. Bez przesady. Lotnisko Hostomel pod Kijowem. Aleksander Koc to jest taki Sołowiow na minimum. Wojenkor, chociaż bardziej dokładnie Wojen Agitprop. Pisze dla Komsomolskiej Prawdy, ale jeszcze ma Telegram kanał, gdzie postuje zdjęcia i filmiki z frontu. Między innymi aktywnie Koc opowiadał historię o hostomelskim desancie. Kłamał, przekręcał, manipulował, jak potrafił. Opowiadał najnowszy mit o niezwyciężalnym WDW. Jest ten reportaż udostępnił 26 marca. W interpretacji Koca, tak samo jak w wierszykach Jefimowa, desantowi to są bohaterzy, którzy wykonali swoją misję. Oni niby sukcesywnie wylądowali, absolutnie według planu podbili lotnisko, odważnie doczekali się na wsparcie i już przez cały miesiąc utrzymują obronę na tym obiekcie. Tutaj wylądował taktyczny desant powietrzno-desantowych wojsk Federacji Rosyjskiej. Przez następne kilka dni oni prowadzili walki, bronili obiektu i z przeważającymi siłami przeciwnika w oczekiwaniu na podejście głównych rosyjskich sił i utrzymali się. Tak, i poborowcy ich rozwalili. Ukraińcy. Po prostu brawo. Potężny desant. W swoim filmiku Koc kłamie, że Ukraińcy sami zbombardowali Mriję. Pokazuje lekko rannego desantowego i w ogóle nie odzywa się o 200-200 jego kolegach. A jeszcze przeprowadza wycieczkę przez koszary. Jak tutaj wszystko pięknie wygląda, czyste i nawet mają łaźnię swoją. Tutaj można posiedzieć, odpocząć. Boże, jakie jest to popieprzone. A nie patrząc, nie wiadomo tylko kiedy to zostało nagrane. Ponieważ pod koniec marca ten Białow już przez dwa tygodnie temu już został. Pod koniec marca ten Białow było już po dwóch tygodniach po tym, jak został zlikwidowany. Koledzy, jak walczymy z propagandystów, tak. Kiedyś o tej historii nagrają film. Jest to scenariusz do super... do filmu akcji. To była bezprecedensowa operacja. A jeszcze pisze ogromny artykuł dla Komsomolskiej Prawdzie, gdzie opowiada o bajkowych bohaterach, o ich forpoście w hostomelskim lotnisku, na hostomelskim lotnisku. Tutaj przez ostatni miesiąc znajdują się prawdziwi bajkowi bohaterzy operacji specjalnej, desantowi, którzy wylądowali tutaj w głębokich tyłach przeciwnika pod samą stolicą pierwszy dzień konfliktu. Stop, złapiecie się za głowę. W sensie, jak to oni przez miesiąc tutaj się znajdują? Przecież zaczyścili ich przez pierwszą dobę. No to w takim razie kogo pokazuje Koc? Chronologia ze słów Gwardii Narodowej.
jest następująca. Po tym jak pierwszą dawkę desantu zabili, a lotnisko przez dwa dni było utrzymywane przez naszych. Później podjechali kaderowcy, a później już druga dawka WDW. Ci sami piesi desantowi, którzy szli z buta tutaj aż z Homela. W tym czasie nasi żołnierze i obrona terytorialna odbiła dużo ataków. Zabili niejedną kolumnę, ale przez brak amunicji wycofali się. I wtedy rosyjscy desantowi świeża dawka albo podejście podbili Hostomel i zajęli Hostomel i lotnisko. Rozbite lotnisko, po którym już nic nie zostało, nie było, no, już nie nadawało się do niczego. I ten bezsensowny szmat, kiedyś tak potrzebny Rosjanom, i ten bezsensowny kawałek pasu lotnego, oni utrzymywali bohatersko przez cały miesiąc. Mitem zostaje, i dla mnie w ogóle misterium jakimś jest, po co oni nadal utrzymywali to lotnisko. Jest to otwarta miejscowość, otwarty plac, gdzie bardzo ciężko zachować swój skład osobowy, sprzęt, i szczerze mówiąc, tutaj pod tymi hangarami, gdzie oni trzymali amunicję i czołgi i BMD i artylerię, praktycznie to wszystko zostało zniszczone. Czyli tam się paliło wszystko, oni tu stracili ogromną ilość sprzętu, który oni później przegonili z Homela. Przez miesiąc w Hostomelu ci bajkowi bohaterzy opowiadana Narodowa Gwardia. Opowiada nam osoba tutaj, członek Gwardii Narodowej Ukraińskiej. Oni ostrzeliwali Bucze i Irpień, a wolny czas spędzali typowo dla typowego rosyjskiego żołnierza. Terroryzowali miejscowych mieszkańców, szarburowali rzeczy i pralki. No i według starej, dobrej maskalskiej tradycji zasyrali wszystko wokół, podbijając całą jednostkę wojskową z pełną infrastrukturą. Oni zrobili toaletę wprost wśród łóżek w naszych koszarach, gdzie oni mieszkali. Oni nie korzystali z naszych toalet, czyli oni sobie w koszarach obok łóżka bezpośrednio za tymi szafkami metalowymi, oni tam sobie zrobili z cegieł toalety i tam chodzili, czyli w metrze od tego miejsca, gdzie oni spali. A jeszcze zrobili pozycję artylerii na podwórku szkoły, która znajduje się obok jednostki wojennej, wojskowej, i tam zrobili sobie kuchnię polową i toaletę, czyli w zasadzie oni ze wszystkiego zrobili jeden wielki kibel. Jest to zagadkowa ruska dusza. I co, już nie tak bohatersko, jak pokazywał Koc, co? A gdy na początku kwietnia ukraińskie wojsko zaczęło odbijać Kijów pod zagrożeniem otoczenia, pozostałości, resztki bajkowych bohaterów uciekły z Hostomela. Właśnie uciekli, ponieważ w panice zostawili wszystko. Zaczynając od pralek, aż do amunicji. Narodowa Gwardia przekazuje im ogromne podziękowanie za 100 pudeł z amunicją, z pociskami, i obiecuje im obowiązkowo zwrócić te pociski. Bez pudełek oczywiście. Haniebnie przyszli, haniebnie odeszli. Ale szalony mit zwycięstwa dla Rosjan jest mocniejszy od prawdy. Mit o hostomelskich bohaterach został
wprowadzony w masę. Bardzo dumni z legendarnego hostomelskiego desantu rodzice Klopy, Koby i Białego. Postują wiersze, piosenki, plakaty, billboardy, reportaże, przy czym tak naprawdę w tym trio nie ma z czego być, nie ma jakby nie ma tu z czego być dumnym. Nie wiemy dokładnie, jak oni trafili do nas, ponieważ rodzice po prostu piszą, 24 pojechał w Ukrainę. A wiemy tylko, że jakoś tam ta trójka dożyła do... Jechał na Ukrainę. Znamy tylko, że chudo, biedno, trójka dożyła do 7 березня. Że jakoś tam dożyli oni do 7 marca i nawet byli na wycieczce w Irpieniu, ale znaleźliśmy informację o tym, jak oni tam zostali nawozem. Spoiler też nie, w ogóle nie bohatersko w żaden sposób. W komentarzach rodziny Sergeja Kabanowa znalazł się taki sobie Aleksander Łukonin, którego syn Władysław też był desantowym i też został zlikwidowany w Irpieniu. O, to jest znane zdjęcie, tą mordę widziałem dużo razy. Przy czym jednym strzałem z naszym trio. Jest to bardzo, bardzo duży ból. Siergiej i nasz syn umarli, znajdując się obok. W jeden moment cały świat wokół nas spadł. Opadł. O, także Władysław miał jeszcze żonę, która po śmierci męża udostępniała dużo różnych pierdół o nim. Między innymi taki wiersz napisany jeszcze przez jednego rodzica. Poświęcam bratowi Władowi Łukoninowi, który umarł w walce z neonazistami 7 marca 22 roku na Ukrainie. Mój brat umarł przez pocisk rano na świcie, gdy w tyłach jeszcze spały dzieci. Mój brat poszedł na wezwanie dowódcy. Zebrali się razem i zanim się dowiedział o swoim zadaniu, cały sztab został nakryty ogniem, diabelskim ogniem. Brat nie zdążył trochę spędzić czasu na froncie 2 tygodni. Realna historia hostomelskiego desantu, to znaczy obu dawek, to jest hańba i porażka, ale to w żaden sposób nie przeszkadza rodzinie tego Łukonina mieć głęboką dumę ze swojego desantowego, ale na tyle dumni, że nagrali o nim osobny jeszcze film. Nie, spokojnie, nie zobaczycie całego filmu, nie będziemy was tym męczyli. Ale to historia nie tylko o trio Kloba, Kopa, Bieli i ich towarzysza Łukonina. Mit o hostomelskim desancie w różnych jego kształtach, tekst, piosenka, plakaty, reportaże znajdziecie tak naprawdę u rodzin każdego takiego rosyjskiego żołnierza z WDW. Widzicie, nowa bajka bardzo dobrze wpada do porąbanych, odbitych mózgów żołnierskiego i około żołnierskiego audytorium. Musicie przewrócić ich stronę i zobaczycie bardzo ciekawą regułę. Co większy fanat Putina i denazyfikacji i strasznych historii o banderowcach,
tym większe prawdopodobieństwo jest, że traficie na bajkę o hostomelskim desancie. Na przykład Jegor Savieljev, 21, Ulianowsk, miasto. W komentarzach Jegora piszą, że był dobrym piłkarzem. Lepiej, żeby biegał z piłką niż z granatą. Dobiegał się w pierwszych... na początku marca. Savieljev ma porąbanych dziadka i babcie, pani Putina, Kadyrowa, Operacji Z i szalonych... Aha, i tutaj udostępnili, o Boże, jakąś wymyśloną historię o tym, że ukraińscy naziści niby ukrzyżowali kogoś tutaj z oporu i spalili z DRL-owców kogoś i... No i nie ma nic dziwnego, że znajdziecie u tych ludzi pełną kolekcję kłamstw o hostomelskim desancie. Filmiki, posty z grupek WDW i jeszcze taki plakat. Oj, przepraszam, to jest moje ulubione. Tylko 200 rosyjskich desantowych pod Hostomelem podczas operacji specjalnej zniszczyli elitarną jednostkę sił zbrojnych Ukrainy, która została stworzona według standardów NATO. A w składzie dwóch szturmowych batalionów artylerii, zwiadu, kompania bezzałogowców i pancerny batalion. Rozbiło go 200 desantowych. Jolanta, nie wiem, mówiłem już wcześniej w sensie, że dostałem od ciebie na konto pieniądze, to 100 zł, to mówiłem, nie wiem, czy o to pytasz, bo widzę, że piszesz, Filip, mam do ciebie z Golip. Загальна чисельність того, що от вони стверджують, що вони знищили. А, чи о це годі? Нікав. Загальна чисельність того, що... Філіп РТ, przepraszam, Jolan, to можеш написати в цілості, бо направду не знаю, о це годі. От вони стверджують, що вони знищили, це... То, що вони пишуть, що то, що вони знищили, то орієнтаційне... Według nich to jest 2-3 tysiące osób. I to było, a tu tak naprawdę było 20-30 razy mniej ludzi. I my bardzo dużo z chłopakami żartujemy, że 10 według rosyjskich mediów, jeśli uwierzymy w to, co oni mówią, to uwierzyliśmy już, umarliśmy, zginęliśmy już 20-30 razy. Istnieje taka teoria, że w każdy naród ma swój wielki mit. W tym kontekście mit to nie jest bajka, zakłamana bajka o kentaurach albo elfach. Jest to duża historia, która łączy grupę ludzi. I w tej historii zawsze jest jakieś poczucie jedności, zjednoczenia, osobliwości, no i pomaga to samoidentyfikować się jak narodowi. Może to być mit o złotych czasach, na przykład Rzymskie Imperium dla współczesnych Włoch, albo Kijowska Ruś dla nas Ukraińców, o wielkim, niezwyciężalnym wojsku typu wikingowie albo kozacy. Może to być mit o wielkiej wojnie, wielkim zwycięstwie w tej wojnie, albo nawet o wielkiej porażce. Dawno nie jest tajemnicą, że rosyjski państwowy agitacja, a takimi mitami gestykuluje i manipuluje na własny smak. A dlatego przez całą drogę kradnie, jak nie kradnie, to przekłamuje. Kradnie nam naszą Kijowską Ruś, przeciąga na siebie kołdrę zwycięstwa w II wojnie światowej, wyczyszcza z podręczników historii wszystko, co nie jest jednoznaczne.
Ale to jest wczorajszy dzień. Najciekawsze jest obserwować to, jak sami Rosjanie dzisiaj tworzą nowe mity, nowe epoki i wyczyszczają siebie w głowie nową, ale znów taką niezręczną, obiektywną rzeczywistość. Między innymi ciekawe jest to, że w piosence o Hostomelskim desancie, którą męczyliśmy was w ciągu całego reportażu, jakimś dziwnym cudem wpisały się jeszcze takie dwa wersy. Śmierć nie jest straszna, raczej szkoda umrzeć tak po prostu. I wydaje się, że te dwa wersy jest to jedyna prawda o legendarnym hostomelskim desancie, dlatego że 200 rosyjskich Spartanów umarli tutaj tak po prostu, bez sensu. Ale Rosjanie nigdy nie uznają tej prawdy. Co więcej, oni nawet nie uwierzą nigdy w prawdę.